Dzień dobry, witamy serdecznie. Gościmy dzisiaj aktora Leszka Zdunia, pochodzącego z Tokarni, absolwenta Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, następnie aktora Teatru Starego, później Teatru Narodowego w Warszawie, obecnie reżysera dubbingu, użyczył wielu głosom postaci, na przykład Pipinowi z Władcy Pierścieni, Jamesowi Potterowi Harry Potter i Zakon Feniksa i wielu, wielu innym. Ma na koncie też wiele, wiele ról. Myślę, że z nami się tutaj tym wszystkim podzieli. Jak Państwo widzą, w otoczeniu trwa wystawa Józefa Wrony, wystawa fotografii. Jesteśmy w Dworze Targowskich. Ten dwór, Leszku, jest Ci bliski, bo wychowywałeś się w tej miejscowości. Ten dwór był jak gdyby takim trochę i szkołą, i domem kultury. Możesz podzielić się właśnie wspomnieniami z tej ziemi, z której wyrosłeś. No bardzo chętnie. Znaczy, jeżeli to zaczniemy od dworu. Więc tutaj w dworze mieszkali moi koledzy, tak? Bo kiedy ja byłem mały, to tutaj już nie było szkoły, tylko były mieszkania dla nauczycieli. Mówię o tej części, w której jesteśmy. Ta druga część, w której obecnie jest przedszkole, ona w zasadzie nie funkcjonowała. To już była ruina, którą później rozebrano i powstało właśnie przedszkole. Była ta dobudowa. Natomiast tutaj chodziliśmy i to było niesamowite, ponieważ państwo Gawlakowie i Zadorowie tu mieszkali, więc Grzesiek, kolega, jakby no, rówieśnik, Robert Zadora z kolei rok młodszy, więc myśmy się tutaj często spotykali. I co było najciekawsze w tym miejscu, to, że chodziliśmy na strych czasami. Chyba to było zakazane, ale to też nie pamiętam dokładnie. I tam były jakieś poniemieckie, przynajmniej tak nam się wydawało, czy jakieś tam książki, czy jakieś tam fragmenty, no, nie powiem broni, bo tam żadnej broni nie znaleźliśmy, no, ale tam były takie skarby jakby powojenne i tam żeśmy czasami szukali, grzebali. Więc to było bardzo, bardzo no, ciekawe. A w ogóle dzieciństwo no, myśmy mieli kolorowe. To były czasy przedkomputerowe. No i różnica jest kolosalna w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Ja nie oceniam lepiej czy gorzej, natomiast wtedy rzeczywiście myśmy byli cały czas razem. To znaczy, no, wracało się ze szkoły, zjadło się obiad, gwizd i już wszyscy jesteśmy na zewnątrz. A że akurat się tak zdarzyło, osiedle jest w zasadzie takim miejscem w Tokarni, gdzie ludzie w podobnym wieku wybudowali domy. Więc nas tam była po prostu cała grupa no, rówieśników, tam rozpiętość powiedzmy 5-6 lat, więc jakby cała grupa fantastycznie funkcjonowała, było nas dużo, więc wszelkiego rodzaju zawody, biegania dookoła osiedla, wyścigi rowerowe. No, rzeczywiście można powiedzieć, że myśmy non-stop byli ze sobą razem. To się bardzo zmieniło, na przykład moja siostra młodsza, ona jest 11 lat ode mnie młodsza, tam już powolutku wchodziły i kasety wideo i coś, więc to ich dzieciństwo już było inne. Znaczy oni się znali, lubili i tak dalej, ale już nie spędzali tego czasu no tak jak my. Tak? Była baza na drzewie przecież i tak dalej. Ogniska, no stop paliliśmy ogniska w sezonie. No i nie wiem, czy warto o tym mówić, no ale no też chodziliśmy na jabłka, na ręglody. Leszku, twoja fascynacja literaturą, słowem mówionym, teatrem również rozpoczęła się w Tokarni. Czy pamiętasz pierwsze swoje występy na scenie? Pamiętam. Pamiętam, to no, też trafiłem na fantastyczną polonistkę, pani Janina Dziadkowiec. Teraz już się nazywa inaczej, mieszka w Stanach, ale ona generalnie bardzo lubiła no jakby no poezję. Bo to też jest to, że nie każdy lubi poezję, tak? I pierwsza moja przygoda i ona się skończyła nagrodą i być może to mnie jakoś tak zachęciło do tego, żeby dalej się w to angażować. Była taka, że wygrałem konkurs recytatorski wojewódzki w Krakowie. Najpierw były eliminacje szkolne, później było, wydaje mi się, że w Myślenicach, ale tutaj już jakby nie pamiętam tego momentu. Być może jakby po tym etapie szkolnym jechaliśmy od razu do Krakowa. Tak też mogło być, tego nie wiem. W każdym razie pamiętam, że mówiłem wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, no i wygrałem ten konkurs. No. Jechałem, pamiętam, z tatą, właśnie pani Dziadkowiec wtedy nie mogła przyjechać.
No i to było wielkie przeżycie. To czwarta klasa szkoły podstawowej. Teraz jak patrzę na to, no to, to było wyzwanie ogromne, bo to, to wiersz, który jest ciężki. No, byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dom zuchwały i tak dalej, i tak dalej. No ciężki temat, tu czwarta klasa. No, ale... Lokalnia, a tu Kraków. No tak, no, też... no tak, to też jest to, że no, jechało się gdzieś tam do ludzi. Natomiast ja nie miałem takiego też momentu, że jestem z Tokarni i jadę do Krakowa. Tego nie miałem, jakby nie wiem, nigdy nie miałem kompleksu z tego powodu, że stąd pochodzę. Zwłaszcza, że miałem wrażenie, że tutaj w ogóle jest kolorowo i to jest centrum świata. Że to jest centrum świata. Być może jest to zasługa właśnie księdza Macha, który, no mówię, nas gdzieś tam z tym zaznajamiał. No. Myśmy z nim, czy tam się jechało, nie wiem, do Kalwarii, czy coś. Tu przyjeżdżali właśnie też no, ludzie, profesorowie na te niedziele palmowe i tak dalej. No więc jakby miałem takie poczucie, że ja mieszkam w jakimś centrum świata i jadę do innego centrum. Czyli w myślenickiej jedynce, w liceum ogólnokształcącym, tak, miałeś już ukształtowaną pozycję człowieka mówiącego poezję albo recytującego? Nie do końca. Nie do końca, ponieważ jakby poniosłem pewnego rodzaju, nie porażkę, ale w szóstej czy w siódmej klasie, mówiąc z kolei innego fantastycznego poetę, w ogóle jednego no, z najlepszych jakby pisarzy polskich, Tuwima, mówiłem fragment z Kwiatów Polskich i tam nie wygrałem. No i tak, to była siódma chyba klasa. No i to pierwsza mnie... porażka. Pierwsza porażka. Nie, jak to można nie wygrać? W Myślenicach na początku się też nie angażowałem. Znaczy na początku, no to nie trwało długo, bo trwało pół roku, jak się nie angażowałem. A później jakby przyszedł taki spektakl, który zrobiliśmy zupełnie przypadkowo. W nim zagrałem główną rolę. To nie wiem, czy mam o tym opowiadać, czy nie. Proszę, no tak. Bo to, proszę, to są początki. To są początki mojego teatru. Bo cała biografia teatrystyczna, która tutaj nie została jeszcze przywołana, to można ją teraz znaleźć na stronach internetowych, na YouTubie, w oficjalnych biografiach. Natomiast to są rzeczy, które na pewno będą interesować naszych widzów, a nie można ich tak znaleźć łatwo. No tak. Znaczy tego w ogóle nie ma, no bo to jest jakby taka historia. W naszym liceum był taki festiwal utworów scenicznych, to się nazywało, i każda klasa w zasadzie przygotowywała jakiś spektakl. Ponieważ pani bibliotekarka miała przyjaciela, z Myślenic zresztą, Zbyszka Kaletę, który pracował w Starym Teatrze jako inspicjent. I poprosiła go, żeby na przykład z naszą klasą zrobił spektakl. I on znalazł jakiś tekst, nie pamiętam tytułu, to była jakaś współczesna dramaturgia, taka mocna satyra na te ciężkie czasy, tam lat 80 lata, końcówka lat 80, tak, XX wieku. No i Zbyszek z nami przygotowywał ten spektakl, ja tam miałem grać zupełnie epizodyczną rolę. Ta satyra polegała na tym, że był jeden główny bohater w sklepie i ludzie czekali w kolejce po papier toaletowy. No i tam różne takie były rozmówki, zdarzenia, konflikty między tymi kolejkowiczami. Główną rolę miał grać kolega Paweł, który, nie wiem, trzy tygodnie chyba przed występem złamał nogę. No i w związku z tym trzeba go było zastąpić. No i tak sobie Leszek, to może ty byś zagrał. Dobra, no. Zagrałem bez jakiegoś specjalnego przekonania, że ja mam to robić i tak dalej. W szkole wygraliśmy, pojechaliśmy do Krakowa na wojewódzki przegląd. Nasz spektakl dostał wyróżnienie, a ja dostałem główną nagrodę aktorską. I też była dla dziewczyny główna nagroda i dostała ją Joasia Rudek, wtedy tak się nazywała, z którą się później spotkałem w jednej grupie w szkole teatralnej, w czteroosobowej grupie. To też jakby niesamowite spotkanie. No i tak się to zaczęło. I później, parę miesięcy później w Teatrze Starym potrzebowali chłopców do statystowania w Don Juanie. No i Zbyszek mnie zapytał, czy ja bym nie chciał się pobawić w to. No i ja powiedziałem, no chcę. No i tak się właśnie zaczęła moja przygoda z teatrem i wtedy się po raz pierwszy znalazłem w Starym Teatrze. Jako nastolatek.
Tak, liceum. Liceum, tak. No, albo to była końcówka pierwszej klasy, albo początek drugiej klasy szkoły podstawowej. No i w jednej garderobie z wielkimi aktorami, bo w starym klasie zawsze było jedno. Tak. Z wzajemnością. Tego właśnie nie wiem, czy z wzajemnością, no ale tak, ja nadal teatr lubię, no ale czy teatr mnie lubi, to już nie do mnie pytanie. Leszku, zahaczyliście o czasie liceum twojego. Tak. I ja pamiętam takie zdarzenie, bardzo mi utkwiło, wspomniałeś swojego ojca też, Tadeusza, nauczyciela między innymi geografii. Ja pamiętam taki moment właśnie, kiedy ty byłeś już po liceum i on po prostu z taką wielką dumą opowiadał o twoich egzaminach do szkoły teatralnej i właśnie opowiadał, że chyba, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie tych liczb, ale chyba 400 osób zdawało, a ty dostałeś się jako, chyba 8 się tylko dostało na to aktorstwo. I chciałem cię właśnie zapytać, bo trochę wyjaśniłeś już skąd to aktorstwo i tak, tak dalej, ale w tym czasie właśnie to aktorstwo się urodziło w Tokarni, w Myślenicach, właśnie po liceum już, jak to było? I te czasy tych egzaminów, jak to pamiętasz? To tak, aktorstwo się urodziło w Myślenicach. W Myślenicach i to mówię na początku, ja myślałem, że historia, znaczy, że archeologia. To mnie interesowało, oczywiście Egipt i tak dalej, no nikt nie myślał, że... Znaczy, jak się myślało o archeologii, to nie o tym, że będzie się tam grzebało w warstwie ziemi pod autostradą na przykład, tylko że się jedzie do Egiptu, tak? Piramidy i tak dalej. To mówię, aktorstwo się wzięło jakby z tego doświadczenia statystowania w tym Don Juanie, to na pewno, bo tam ja stałem za kulisami, zwłaszcza, że ja nie jestem z Krakowa, w związku z tym, jak były próby, to ja właśnie siedziałem całe 4 godziny za kulisami, podczas spektaklu siedziałem, ja umiem na pamięć Don Juana w tłumaczeniu Boya, w tej wersji, w którą tam właśnie graliśmy. Jakby tam się jakby urodziło to, że chcę być aktorem. Chociaż zdając do szkoły, miałem też papiery na UJ-cie, na historii. Jak się egzaminy do szkoły teatralnej były trochę wcześniej, bo do artystycznych szkół, ponieważ jest właśnie duży odsiew. Prawdopodobnie zdałbym te egzaminy, nie wiem, czy bym się dostał, bo jak pytania później przeczytałem, to byłem całkiem chyba nie najgorzej przygotowany do tego. Ale jak poszedłem odebrać papiery, to pani się bardzo zdziwiła, że jak to... Pan rezygnuje tak tydzień przed egzaminem. Ja mówię, no tak, jakoś się tak się złożyło. Więc to jest to. Stamtąd się wzięła fascynacja. Tata być może troszeczkę podkolorował, bo było 360 osób, a nie 400. I dostało nas się 18, a nie 8. Anegdoty muszą być podkolorowane. Ja podaję, wiesz, te liczby z głowy. Ja wiem. Wtedy mówił te, nie? Ale ja może i kolorował, bo to... Ale to nieważne, ale to jasne, jest taka jasne. Różnica. W każdym razie 18 osób się dostało. Rok już po tym, jak byłem w szkole, dowiedziałem się, że tak ledwo mi się udało. I to też zabawne, bo pani Polony, która miała z nami zajęcia na drugim, trzecim roku, właśnie któregoś razu powiedziała, mały, wiesz, a ja nie chciałem, żebyś ty był w szkole teatralnej, a teraz mi się podoba. I to było bardzo ładne, bo egzamin się składał tam z trzech etapów różnych. I no pierwszy to taki w ogóle, no czy się kandydat nadaje, tak, czy ma jakiekolwiek poczucie rytmu, jak tam ze sprawnością, to jest taki trochę fizyczna, no powiedzmy, to jest pierwszy etap, taki, powiedzmy, sekcja fizyczna, tak, że to tam jesteśmy w trykocie, jakieś poczucie rytmu, ewentualnie jakiś taniec, fizyczne, fragmenty, fizyczne. Tak, fragmenty jakiegoś tańca, więc coś tam właśnie trzeba pokazać, później jest... No, takie spotkanie, gdzie ludzie też się przyglądają i słuchają, jak człowiek mówi, czy nie ma jakichś takich wad nie do usunięcia, nie do wypracowania. No i ten moment spotkania z interpretacją, to znaczy siedzi komisja, ja proponuję, tam mam 10 tekstów, powiedzmy, przygotowanych. No i oni proszą o jeden czy drugi tekst. No i tak właśnie też jakby to robiłem. Tam piosenkę jakąś też śpiewałem. I co jeszcze mogę powiedzieć? No i tyle. Przeszedłem ten pierwszy etap. Później drugi etap jest bardzo podobny. Znaczy nie ma już tych fizycznych, tylko jest ta interpretacja. I później jest trzeci etap pisemny. I do trzeciego etapu dostało nas się 20 osób. Albo 20, powiedzmy 2 czy 4.
No i ten pisemny dotyczy jakby historii trochę teatru. Filmu? Nie, filmu nawet tam nie było wtedy. Było teatru i jeszcze wiedzy o społeczeństwie. No i przebrnąłem to. Podobno właśnie ten teoretyczny mi na tyle dobrze poszedł, że się uratowałem tymi punktami i się dostałem, bo tam no, kilka osób, nie wiem, dwie albo cztery osoby znalazły się pod kreską, tak? No. Leszku, co to jest za data? 18 września 1993 roku. Mówić co? No, to tak domyślam się, bo tak bym... To jest debiut. No właśnie, debiut Wenecja w Starym Teatrze, tak. Taki już debiut, mówię, wcześniej biegałem po scenie, w tym Don Juanie, ale taki rzeczywiście debiut, gdzie już jestem, powiedzmy, studentem, czyli jakby pracujesz gdzieś tam w swoim zawodzie, to rzeczywiście Wenecja. I to Wenecja. Już minęło 25 lat. Tak. No. A Benefis to będzie gdzie? W Krakowie, w Warszawie? Benefis, no do września jeszcze mamy trochę czasu, muszę pomyśleć, tak, tak. Zwłaszcza co się zbiega z moimi urodzinami prawie, że więc... Wcześniej odpowiedziałeś już chyba na moje pytanie. Przygotowałem takie pytanie właśnie, jak chłopak z mojej wsi odnajdywał się w tym świecie teatru. Ale to wyjaśniłeś poprzez osobę księdza Macha. Może właśnie będzie teraz jeszcze okazja, żeby rozwinąć to, ten kontakt z księdzem Machem. Mhm. Zadam to pytanie właśnie, jak to wspominasz? Co było właśnie ważne w tym spotkaniu ciebie i tej osoby, mm-hmm. która była taką... Bo często szukamy autorytetów gdzieś tam, tak. filmowych, reżyserów, tak dalej, a to się okazuje, że autorytetami mogą być, nie wiem, ojciec, nasz polonista, czy ktoś tak, jeszcze tak, właśnie tak. bliski. Tak, tak, tak. Tak, tak, zdecydowanie. To, no, jakby to powiedzieć, no, autorytet jest autorytetem, czyli niekoniecznie musi być ktoś, kto osiągnął spektakularny sukces. No mówię, no oczywiście, bo takie ogólne, ogólnonarodowe, powiedzmy, autorytety, no to siłą rzeczy muszą to być ludzie, którzy jakiś spektakularny sukces właśnie osiągnęli, no bo musimy ich wszyscy znać, tak? Natomiast no, każdy z nas gdzieś, myślę, że ma takiego swojego lokalnego człowieka, na którym gdzieś tam się może wzorować i któremu wiele zawdzięcza. I zdecydowanie takim człowiekiem był ksiądz Mach. To jest tak, no, trudno mi tak, jakby tak to powiedzieć, no nie wiem jak to nazwać, bo nie mam jakichś takich słów, które by określały dlaczego i coś. Generalnie każde spotkanie z nim no, mnie jakoś budowało, no to teraz jak tak sobie to uświadamiam. To był człowiek no, niezwykle dobry, znaczy dla innych. On miał, no, był taki, który gdzieś nie pozostawał obojętny na żadną krzywdę czy na coś. No i ja strasznie lubiłem te posiadówki na plebanii, gdzie mówię, no, no czasami tam zabierał i mówię, wrzucał nam tam albumy jakieś te, no to sobie poczytajcie, szedł, nie wiem, zjeść coś i tak dalej, a myśmy tam siedzieli i szperali na przykład w tym, nie? I to było niesamowite, no. No wiem na przykład, to też jest dla mnie dosyć takie ciekawe, że no jest taka potrawa jak flaki, które ja na dzień dobry mówię nie. Ja mówię na dzień dobry nie, ponieważ sama nazwa już mnie jakoś psychicznie blokuje. I do pewnego momentu udało mi się tego nie zjeść. Natomiast raz na plebanii właśnie gospodyni przygotowała i ksiądz mówi, że no to flaki takie pyszne trzeba ten. No i nie umiałem odmówić, no. Także jakąś tam siłę miał, no. Jadłem, stawało mi to w gardle, no ale przełykałem. Nie byłem przymuszony. Nie, ale mówię, nie miałem w ogóle odwagi powiedzieć, że ja dziękuję, że nie ten. No naprawdę, niezwykły człowiek. No te jego lekcje religii, które nam się oczywiście ciągnęły wtedy i tak dalej, ale ile wiedzy tam padało, ile tam padało informacji o świecie w ogóle, o ludziach. To było niesamowite. Te dwie godziny z groszem przesiedziane tu najczęściej w, nie wiem, czwartek albo piątek, no bo to wtedy można było w nieskończoność przeciągać, a ksiądz chyba lubił z nami przebywać, skoro tyle to trwało. No. Lubił ludzi. Lubił ludzi, zdecydowanie. Leszku, twoja filmografia, twoje osiągnięcia zawodowe to jest kilkadziesiąt albo już w setki chyba można po prostu wyszczególniać tych osiągnięć. Bierzesz udział, czy brałeś w serialach telewizyjnych, w filmach fabularnych, występowałeś na scenie teatralnej, zajmujesz się dubbingiem. Która z tych form artystycznej ekspresji jest ci najbliższa i dlaczego? Mm-hmm. No powiem tak. Robię różne rzeczy, to, no właśnie tak, chociażby wynika to z tego, co jest zapisane na mój temat.
No powiem tak, nie ma czegoś takiego, że jest jakaś straszna przewaga czegoś. Ponieważ każda praca jest, każda z tych dziedzin ma swoją specyfikę i ma swoje uroki i ma swoje wady. Kiedy zdałem do szkoły i skończyłem szkołę, to w ogóle teatr to podstawa. Znaczy, to też się jakby mocno zmieniło, bo się... To świątynia dla aktora. Tak, dokładnie. I to jeszcze wtedy rzeczywiście ten teatr był takim miejscem, o którym się marzyło. Ale marzyło się o teatrze jako o takim miejscu, powiedzmy, stałym, takim domu, żeby z czymś się utożsamiać, z jakimś miejscem, bo to też jest gdzieś tam ważne. Natomiast z przyjemnością w filmie by człowiek zagrał. Seriale wtedy, jak ja kończyłem, to w ogóle były, ale to były takie... Nie, bo mówię o tych, że były takie, nie wiem, typu Polskie Drogi czy coś, to świetnie. Natomiast te takie, powiedzmy, najstarsze, takie już te długie o sitcomach, to one dopiero gdzieś tak 2 lata po tym, jak ja skończyłem szkołę. To jest 97 rok, jak to wchodził właśnie chyba wtedy Klan, Złotopolscy jakoś, dopiero wtedy się to zaczynało. I nawet nie wiem, czy passé, ale rzeczywiście nie w tym naszym środowisku było tak, że niekoniecznie. Doszła jeszcze reklama, nie? W ogóle początki reklamy, to bardzo ludzie tak, ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces w teatrze, to tak patrzyli na to, że co to w ogóle jest za zjawisko. Ale potem się okazało tak, zaraz amerykańscy aktorzy robią te reklamy. W niczym mi to nie przeszkadza, to jest kawałek zawodu. Ponieważ pieniądze wtedy w reklamie były bardzo duże, bo też pewnie chcieli zachęcić wielu znanych aktorów. Ci nasi aktorzy też znani zaczęli grać, i nagle się to zrobiło jakby jednym z elementów naszej pracy, który nikomu niczego nie odbiera, więc to tak to wygląda. Mówię, nie wiem, powiem tak, teraz na tym etapie, na którym jestem, odpowiadając gdzieś tam w jakim stopniu na to pytanie, brakuje mi teatru. Brakuje mi teatru. Ja odszedłem świadomie na własne życzenie i grywam co jakiś czas gdzieś, ale rzeczywiście brakuje mi trochę teatru. Tylko teatru, tylko w którym... Do domu, nie? Tak. Tylko teatru, w którym robiłbym rzeczy ważne. One mogą być śmieszne, to mogą być komedie, coś, ale żebym miał poczucie, że ta praca ma sens. Patrząc, Leszku, właśnie na twoje życie zawodowe, to są jak gdyby ciągłe też zmiany, co świadczy tak o tym, że się cały czas stale rozwijasz, nie? Bo mnie interesuje też to, że na przykład byłeś w Teatrze Starym, to dla niektórych aktorów i w sensie zawodowym to jest to jakieś apogeum, tak. A ty potem nagle też, czym była spowodowana ta zmiana, że ty poszedłeś do Warszawy właśnie, do Teatru Narodowego w Warszawie? Trochę zmiana taka, jakbym to powiedział, wymuszona. Ja byłem w Starym Teatrze, dostałem propozycję jakby grania w Starym Teatrze, jeszcze będąc na studiach, pan Tadeusz Bradecki mi zaproponował, bo grałem cały czas te Wenecję, tam wszedłem w jakiś inny jeszcze spektakl. I wtedy zasada podpisywania umów była taka, że podpisywało się 2 umowy roczne, czyli na 1 sezon, później na 2 sezon. 3. umowa już musiała być umową na czas nieokreślony. W międzyczasie zmieniła się dyrekcja w Starym Teatrze. Aktorów w Starym Teatrze było bardzo dużo, było około 90 ludzi. Tak, bo to wtedy Teatr Stary pełnił jakby funkcję w ogóle Teatru Narodowego, bo ten w Warszawie jeszcze nie funkcjonował, bo po spaleniu był jeszcze odbudowywany. I zdarzyło się tak, że pani dyrektor rozmawiała z wszystkimi i ze mną przeprowadziła rozmowę taką, że na etat, na nieokreślony czas to nie, natomiast chce ze mną współpracować, bo ja tam miałem kilka spektakli, żebym grał gościnnie i tak dalej. I wtedy parę osób się pięknie zachowało, pamiętam pan Jan Polewka, tak, obecnie dyrektor Starego Teatru. Artystyczny. Tak. Ponieważ poznałem się z nim przy Wenecji, więc pan Jan Polewka, pamiętam, że piękną rozmowę ze mną przeprowadził, bardzo dobrą, i powiedział mi, że przyjmuje mnie do Groteski, jakbym chciał, że ma od razu dla mnie rolę i tam 2 duże zastępstwa, bo ktoś tam odchodzi. Ale powiedział, że jakby rozumiesz, że być może moje ambicje są gdzie indziej, ale że składa mi taką propozycję, więc ja się już poczułem się bezpiecznie.
No i drugą osobą też był pan Jerzy Sztur, który no, nie proponował mi jakby pracy na stałe, no bo on nie był dyrektorem, ale reżyserował w Teatrze Ludowym i też powiedział, żeby się nie martwić, że on mnie tu zaraz zaangażuje i tak dalej. No więc pomyślałem sobie, bo wydawało mi się, że Kraków będzie tym miastem, gdzie ja zostanę. Docelowo. Tak, że ja zostanę. No, po 6 latach jakby pobytu, że tak, rzeczywiście w tym Krakowie się dobrze czuję i tak dalej, i tak dalej. Nieoczekiwanie, ponieważ robiłem zastępstwo za pewnego kolegę w spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego. Spektakl miał jechać do Norwegii na festiwal, na jeden z festiwali, do Bergen. No ja zostałem poproszony o zrobienie zastępstwa, bo on tam zachorował. No i pan Jerzy Grzegorzewski przyjechał na próbę wznowieniową, żeby mnie zobaczyć. Pamiętam, stał tak, zaczyna się próba, jego nie ma. W pewnym momencie stoi tak we framudze, okularki tak poprawia. No i później po próbie podchodzi do mnie i mówi: bardzo dobrze, panie Leszku, bardzo dobrze. No, tyle usłyszałem. Tyle usłyszałem od niego i nie wiem, mniej więcej miesiąc czy 2 miesiące później on otrzymał nominację na dyrektora Teatru Narodowego już w 96 roku. Tylko jeszcze jakby zespołu nie było, tylko że on już został powołany na dyrektora i właśnie miał kompletować zespół. No i dostałem telefon od pana wicedyrektora, bo właśnie pan Grzegorzewski wtedy był w szpitalu, miał jakieś problemy z sercem. Bardzo, bardzo śmieszny telefon dostałem, ale nie mogę go cytować. Tutaj właśnie do rodziców, bo to jakieś wakacje były. No i że pan Jerzy mnie zaprasza do Warszawy. Proponuje mi etat, no tylko jak jestem zainteresowany, to żebym przyjechał do Warszawy, do szpitala podpisać umowę. No i pojechałem. I także w ten sposób się przeniosłem, bo też pomyślałem sobie, no Teatr Narodowy, jeszcze pan Jerzy Grzegorzewski, no to wybitny artysta, więc jakby no nie wyobrażałem sobie, że mogę gdzieś tam odmówić. Zwłaszcza, że tutaj, no mówię, miałem różne propozycje, no ale jednak ten Teatr Narodowy, no była to kusząca propozycja, no także zagrałem w spektaklu, no w premierze, generalnie po odnowieniu teatru w 97 roku, noc listopadowa. No i tak się to właśnie odbyło. Ale Leszku, to nie tylko Jerzy Grzegorzewski, Janusz Gajos, Kazimierz Kuc, Krystyna Janda, Jerzy Trela, Jerzy Sztur, tak. Peszek, można by było mnożyć te nazwiska, to są największe tuzy polskiej sceny, polskiego filmu. Zetknąłeś się z nimi w pracy zawodowej. Która z tych postaci wywarła na tobie takie piorunujące wrażenie? Mm-hmm. My ich tylko oglądamy tak. Z ekranu albo ze sceny, ale jesteś z nimi na co dzień. Tak, i to rzeczywiście są to niezwykli ludzie. No, każde wymienione tu nazwisko jest wielkie i wspaniałe. Można tak? by było dalej wymieniać. Można by było dalej. Na przykład z tych wymienionych z panem Januszem Gajosem miałem jakby najmniej wspólnego, bo akurat kiedy on przyszedł do Teatru Narodowego, to ja właśnie za chwilę odchodziłem, więc nie graliśmy razem na scenie. Natomiast z nim, no mówię, kawy w bufecie czy jakieś rozmowy. Natomiast miałem przyjemność go zaprosić go do udziału w Biblii Audio, którą właśnie z Krzysztofem Czeczotem robiliśmy. Więc też ta współpraca jakby na innej płaszczyźnie była. Ja muszę powiedzieć tak, nie padło tu jedno nazwisko, które na mnie wywarło jakby największe wrażenie, czyli Krzysztof Globisz. Mówię, każda z tych osób, które była tu wymieniona, jest, no naprawdę dużo wnosiła, bo przede wszystkim w sztuce, w takiej dziedzinie no, jak aktorstwo, to poza pewnymi umiejętnościami liczy się też osobowość. No i oni tę osobowość mają, tak. I no to jest jakiś wpływ, nie? Zawsze się tam coś czerpie. Natomiast Krzysztof Globisz, może dlatego, że najwięcej z nim pracowałem. Bo no raz, że w tym Don Juanie, w którym jako licealista tam już skakałem po tej scenie, on mnie zachwycił, przychodził zawsze do teatru o 9:00, najpierw pół godziny rozgrzewki, chodzenie na rękach, takie fizyczne rozruszanie się, o 9:30 na kawkę, o 10:00 na próbę. Zawsze przygotowany. Ale no fenomenalnie w ogóle. I później w szkole, jak się spotkaliśmy, to od drugiego roku właściwie miałem z nim zajęcia. Drugi rok, trzeci rok i robił z nami dyplom też. Robił taki spektakl na podstawie Małego Księcia, ja tam grałem właśnie Małego Księcia. No i ta praca z nim rzeczywiście wywarła na mnie największe wrażenie, poza tym jego aktorstwo, to znaczy ta jego, on jest dla mnie nieobliczalny. Ja bardzo często nie wiem, jak jest jakaś sytuacja, jak on zagra. I ten jego sposób myślenia o aktorstwie
No chyba na... Ciągła kreacja. Tak. On na tym naprawdę to jest... A powiedziałeś też właśnie, że świadomie rzuciłeś teatr. Zaczęły się wszystkie te właśnie to, co mówimy, sitcomy, seriale, reklama. No i jak aktor właśnie odnajduje się w tym współczesnym świecie? Zwłaszcza właśnie w takim mieście, jakim jest Warszawa, nie? Bo tych propozycji jest wiele, nie? Ale trzeba jakąś drogę obrać, nie? Tak. Ja nie wiem, czy to, co ja wybrałem, jest akurat do naśladowania, bo to jest cały problem, że w zasadzie nie ma dwóch podobnych życiorysów i dróg gdzieś tam. To jest bardzo nieprzewidywalne, bo mówię, oprócz pewnych umiejętności, zdolności i tak dalej, no trzeba mieć trochę szczęścia. Znaczy, musi się też znaleźć w pewnym momencie ktoś, kto się aktorem zachwyci i da mu szansę na zagranie pewnych ról. Bo wielu z nas myśli sobie, ja to bym zagrał chętnie i tak dalej, ale nie ma tej szansy. I oczywiście najtrudniej ja się przed tym bronię, też sobie tak myślę czasami, a może tak naprawdę ja się do tego nie nadaję. I dlatego mi nikt nie daje szansy zagrania jakiejś roli znaczącej, bo może nikt we mnie nie widzi właśnie tego człowieka, który by to zagrał. To zaraz wrócę do pytania, tylko a propos tego właśnie mam takie zdarzenie. Kiedyś spotkaliśmy się w takim gronie ludzi po Szkole Krakowskiej w Warszawie. To spotkanie miało miejsce w Warszawie i kolega reżyser, który był tam 2 lata niżej ode mnie, mówi, ty Leszek, kurczę, no wiesz, fantastycznie, jak ja bym chciał z tobą pracować, wiesz, to jesteś takim aktorem. No, dobrze. A to było zaraz po tym, jak odszedłem z teatru. Mówię, dobrze, to słuchaj. To ja cię teraz proszę o to, żebyś przemyślał 5 minut, w jakich rolach mnie widzisz. Wybierz mi 3 dramaty, w których widzisz mnie w głównej roli, ale w głównej roli. Nie, że tam przynoszę kawę, bo to można. I przyszedł po paru minutach i mówi, no wiesz co, mam problem. I ja się mu nie dziwię gdzieś, bo no aktora określa też wygląd, no wszystko pewna... Przedmiotem się to mówi emploi. Emploi, dokładnie, tak. No coś w tym jest, nie, że... Czyli sugerujesz nam, że prawdziwa rola, taka pierwszoplanowa, jeszcze przed tobą. A zdecydowanie. Gdybym o tym tak nie myślał, to bym musiał skończyć uprawiać ten zawód. No. A jeszcze tam, wracając do tego, Warszawa pod względem takiego bycia wolnym strzelcem, jakim ja teraz jestem, jest chyba najdogodniejsza, bo tam się najwięcej dzieje i chyba najłatwiej jest no, złapać pracę tu czy tam, czy nawet pójść na casting. No bo trudno sobie wyobrazić, że ludzie będą co chwilę z Krakowa, z Wrocławia czy z Gdańska jeździć na casting, za który nikt nie zwraca pieniędzy. Trwa to 5 minut czy 7 na przykład, tak? A potem wracam, a cały dzień na przykład jest zajęty. Więc myślę, że to jest w ogóle, ja znowu jakby czuję, że jestem przed jakąś zmianą, że coś musi się zrobić. Czyli żeby w tym zawodzie funkcjonować, to trzeba być w Warszawie. Niekoniecznie, nie. Są ludzie, których nie ma w Warszawie, ale mówię, najłatwiej jest jako wolny strzelec. Bo jak ktoś jest w innym mieście, ma teatr czy coś, no to oczywiście, że da radę. I może też być wolnym strzelcem w innych miastach. Tylko, że na przykład dubbingów specjalnie nie ma poza Warszawą, tak? Czyli możliwości pracy i zarabiania, no bo to też jest jakby zawód, z którego trzeba żyć. No mówię, castingi reklamowe, czy nawet do seriali odbywają się w dużej mierze w Warszawie. No bo tu się najwięcej tego dzieje, więc jak mówię pod tym względem, że Warszawa może być najdogodniejsza do takiego Leszku, występowałeś w wielu serialach telewizyjnych. Złotopolscy, Miodowy Lata, Na Wspólnej, Rodzina Zastępcza, Na Dobre i na Złe, Ojciec Mateusz i tak dalej. Widzowie oglądają chętnie te seriale, one trwają 20-30 minut. Czasami aktor tam pokazuje się na 15 sekund albo na 30 sekund. Jak wygląda taki dzień zdjęciowy? No to jest... Gdzie one są kręcone też? To w różnych miejscach, to zależy właśnie też od serialu. Są seriale, które są przypisane do, powiedzmy, że w studio telewizyjnym jest zorganizowana przestrzeń, na przykład tak było ze Złotopolskimi, tak, że te wszystkie wnętrza były w studio telewizyjnym na Woronicza. I tam kręciliśmy, natomiast no, plenery, no to wiadomo, no to już jeździ scenograf tam z kimś pewnie i wybiera, gdzie co można by nagrać. Rodzina Zastępcza była kręcona w zasadzie w dwóch domach,
też w Radości, to jest na obrzeżach Warszawy. Po prostu wynajęte czy kupione domy przez producenta i tam powiedzmy w piwnicy była kafejka internetowa, na piętrze było mieszkanie, w drugim domu mieszkanie drugiej rodziny, no i tak to się jakby odbywało, tak? A z zewnątrz blok był pokazany, w którym teoretycznie ja mieszkałem z moją żoną, no to był z zewnątrz po prostu wybrany jakiś blok, który komuś pasował, tak? To tak zwany establishment to się chyba nazywa, tak? Że, establishment. Tak, że się robi takie zdjęcia na zewnątrz, a w środku robimy w zupełnie innym miejscu. Praca jest bardzo, bardzo różna, bo to też zależy od specyfiki serialu. Niektóre są prostsze do realizacji, niektóre są dużo trudniejsze. No i czasami no to jest siedzenie cały dzień. Żeby pokazać się przez 15 minut, żeby zaistnieć. Tak, żeby trochę tam scen powiedzmy nagrać. Też to się zmienia. Pewnie to zależy od produkcji, to nie tak, że tylko od czasów, to zależy od produkcji, bo są seriale, gdzie jest czas na przepróbowanie sceny, na przygotowanie się właśnie wszystkich pionów, tak? No bo to jest i doświetlenie. Myślę, że w dużej mierze tak. A są takie seriale, gdzie po prostu no, człowiek jedzie na 8 rano i tam do godziny 19 no, trzeba ugrać, nie wiem, 15 czy 13 scen, bo nie ma pieniędzy na to, żeby się jakby za długo bawić i potem, no mówię, nagrywam coś. No, był taki serial, gdzie powiedzmy w jeden dzień grałem i potem w 9 odcinkach jestem, więc jakby wrażenie widza jest takie, że ja jestem co chwilę, tam mam roboty po prostu na tym planie, a to wszystko się w jeden dzień odbyło, tak? No więc to. No ale o kuchni tak szczegółowo nie mogę opowiadać, no to jest tajemnica. Zawodowy. Chciałem Cię, Leszku, zapytać jeszcze, żebyś nam krótko opowiedział, bo oprócz aktorstwa wiem, że parasz się też pisaniem, piszesz bajki dla dzieci. Tu mówisz właśnie, że teraz trwają prace nad Biblią, czytania Biblii. Mhm. Jakbyś podzielił się z nami tymi właśnie doświadczeniami pisarskimi, bo wydałeś chyba też jakieś bajki. Tak, tak, znaczy jest coś takiego, że ciągle coś, co przede mną też, to chciałbym wydać książkę w ogóle. Niekoniecznie muszą to być bajki. A teraz właśnie a propos pisania, to rzeczywiście piszę. No zaczęło się od tego, że jak się dzieci pojawiły i czasami tak, nie wiem, pada za oknem, no coś trzeba było zrobić. Coś się nudzą. Tak, no to trzeba było coś wymyślać. I pierwsza rzecz, którą napisałem, to były przygody psa Lolka. No i to tak 7 takich właśnie odcineczków. Pies Lolek chce iść do przyjaciela się pobawić, ale po drodze cały czas kogoś spotyka, musi pomagać i robi się wieczór i dopiero w niedzielę udaje mu się dojść do przyjaciela i się razem bawią. No to coś takiego, przygody psa Lolka. I poszedłem w dwa miejsca z tymi tekstami i byłem bardzo źle potraktowany, w związku z tym jakby, ponieważ mam inny zawód, to też nie chodziłem za tym dalej. A złe potraktowanie polega na tym, że mówię, zaniosłem w kopercie teksty i zostały mi odesłane z kartką, że wydawnictwo zajmuje się tylko znanymi autorami. Nieotwarta koperta, tylko w większej włożone. No to jest nieładne, no, bo jeżeli wydawnictwo ma jakieś zasady, że przegląda i mówi, ja bym się nie obraził, jakby powiedzieli, nie jesteśmy zainteresowani, to nam się nie podoba, albo to nic nie wnosi nowego, proszę bardzo, no, tylko że jakaś konkretna ktoś się zajął tematem, nie? A tego nie miałem. I w drugim było bardzo podobnie. I tak też miałem z książką, którą napisałem i zaniosłem do pewnego wydawnictwa. Po pół roku odebrałem też nieotwartą kopertę. No i to tak mówię, no tak to wygląda. Inna sprawa, że ja za tym nie chodzę tak non stop. Natomiast piszę i jeżeli chodzi o takie wydawnictwa, jedna książeczka się tam ukazała, tylko to też nie do końca było takie to, co we mnie gdzieś tam siedzi, tylko pisałem pod pewne zamówienie. Takie psychoedukacyjne, powiedzmy. Miałem nad sobą dwie panie psycholog, więc sobie to też takie pisanie jest trochę ograniczone. Natomiast dwie moje autorskie rzeczy na płytach się ukazały, takie zupełnie no, moje i miałem tam dużo więcej swobody. To jedna była Bajki w trasie i na czasie. To było dla Fundacji Odety Moro, Szczęśliwe macierzyństwo. I napisałem tam 12 bajek i gwiazdy telewizji czy dziennikarstwa tam to czytały te bajki. A druga to o zdrowym jedzeniu. To też śmieszne, to też dla Fundacji właśnie Odety.
No i ona się ukazała, płyta do zjedzenia to się nazywało. Zresztą jestem bardzo z tego zadowolony, czasami nawet włączam to. No i pisałem też sporo słuchowisk radiowych dla dzieci. Trzy taki cykl historyczny. No a inny to szef redakcji katolickiej w radiu po prostu mnie zaprosił. Mówi, panie Leszku, mam trochę pieniędzy, trzeba wydać do końca roku słuchowiska jakieś. Ja mówię, na jaki temat? O, w niedzielę będziemy mówić o tym. No to jakby pan coś tak, żeby to się zgrało. No i te słuchowiska były też emitowane. A poznałem go w ten sposób, że kiedyś miałem odwagę i zaniosłem swój tekst o taką też napisałem bajkę o świętym Mikołaju, dotyczącą też krakowskich świętych. On wtedy był szefem redakcji w telewizji. Prowadził tam między innymi program Ziarno. Przeczytał to i mówi, kurczę, no to jest niezłe, tylko to jest na 50 minut, a ja mam ziarno 20-minutowe. Jak pan to skróci, to zrobimy. No i skróciłem. No i potem mówi tak, i w ten sposób zostałem reżyserem, ponieważ mówi, ale panie Leszku, no ja nie mam budżetu, bo pan to wymyślił reżyser tego, przecież pan to napisał, ma pan świetną obsadę, bo tam Jerzy Trela główną rolę, Mikołaja i tak dalej, pan Staszek Radwan muzyka, no to panie Leszku, no już pan sobie poradzi, no. No i tak zostałem reżyserem i zrobiłem to. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo zajmujesz się dubbingiem, tak. To jest olbrzymia działka, ale jesteś również reżyserem dubbingu. Tak. Czyli po prostu zaczynasz już być człowiekiem odpowiedzialnym nie tylko za samego siebie jako aktora, ale jesteś już odpowiedzialny za projekt. Reaktorów, za projekt, za dzieło. Tak. Daje ci to satysfakcję? Daje, natomiast to jest, problem polega na tym, że z dubbingiem, że no nie zawsze trafia się na film, który jest dla mnie ciekawy, interesujący. I im lepszy film, im lepszy film, to jest więcej zabawy. Z dubbingiem jest tak, zwłaszcza z ludzkim, że jak się pomyli reżyser przy obsadzie, to choćby aktor nie wiem co zagrał, to nie będzie to dobre. Jak się odkleja głos od twarzy. I to jest, także mówię, tak naprawdę największym problemem w tej reżyserii dubbingu to jest to, żeby dobrze dobrać obsadę. Czyli jak to robisz? Castingi najczęściej. Tak, fragmenty filmu i mówię, znakomici aktorzy czasami przychodzą i grają fenomenalnie, ale głos nie gra z obrazkiem. Wiesz, świat aktorów to jest bogaty taki świat spotkań towarzyskich i wiąże się to na pewno z wieloma anegdotami. Czy podzieliłbyś się z nami jakąś na koniec anegdotą? Podzielę się. Nie byłem świadkiem tego, bo to były lata 70. W Starym Teatrze krążyło dużo anegdot. Naszą barwne postacie. Był taki jeden aktor, wspaniały w ogóle, znaczy on dla mnie zawsze miał 100 lat, pan Juliusz Grabowski. On zmarł, zdaje się, w 2001 roku. I pan Juliusz w Starym Teatrze tam był od jakiegoś czasu. I 70 lata przygotowują pewną premierę z jakimś młodym, nowym reżyserem. Generalnie wszystko idzie źle. No, aktorzy niezadowoleni, reżyser nie wie o co chodzi i tak dalej. Męczą się potwornie się męczą. W końcu trzecia generalna, reżyser zbiera wszystkich, no i tak no, widać, że nie jest specjalnie zachwycony. Tu jeszcze jakieś uwagi daje, że pan źle, a to tamto. I w pewnym momencie pan Juliusz Grabowski mówi, syneczku, słuchaj, że to jest ostatnie miasto z tramwajami, w którym reżyserujesz. Nie wiem, jakie są losy tego reżysera, ale to bardzo ładna anegdota. Leszku, dziękujemy za spotkanie, za to, że podzieliłeś się z nami swoimi doświadczeniami, swoim życiem. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Życzymy wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz.